Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz wystąpią 31 marca w Sędziszowie Małopolskim. O szczegółach koncertu rozmawialiśmy z instruktorem do spraw organizacji imprez w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Wiolettą Czapką. Sędziszowski Dom Kultury gościł już wiele gwiazd polskiej strady, m.in. Krzysztofa Krawczyka, Michała Bajora, Stare Dobre Małżeństwo. A już niebawem, bo 31 marca, takie piosenki jak jeszcze się tam żagiel bieli, być kobietą zabrzmią tutaj na żywo. Moim gościem jest dzisiaj Wioletta Czapka, instruktor do spraw organizacji imprez Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Witam serdecznie. Dzień dobry. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. 31 marca tutaj na deskach Sędziszowskiego Domu Kultury. To będzie wspaniały koncert. Tak, to będzie wspaniały koncert. W końcu po kilku latach nasze marzenie spełnia się. Rozpoczynamy już taki drugi, drugi cykl, w którym będziemy co jakiś czas zapraszać artystów znanych i, i chcemy, żeby na naszej scenie również wystąpili. Alicja Majewska udało nam się w tym roku ją tutaj zaprosić. Akurat jest to tuż przed jej premierą nowej. Płyty, którą, która nazywa się Żyć się chce. I premiera odbędzie się 22 marca, więc na pewno będą utwory z nowej płyty, więc to będzie świeżutkie, nowiutkie. Bardzo się z tego cieszymy, że to będzie właśnie. U nas. Yy, bilety <słuch> sprzedały się jak przysłowiowe, świeże bułeczki. W ciągu dwóch tygodni yy, rozprowadziliśmy yy, y wszystko. Yy, do tej pory jeszcze są telefony. Yy, no widzowie, bardzo niektórzy zawiedzeni, dlatego że już nie ma biletów, a oni mhm. dopiero się dowiedzieli. No ale no, niestety nie możemy poszerzyć naszej yy, widowni. Ja zadzwoniłam do pani Alicji. Ona jest bardzo wzruszona, że już yy, biletów nie ma. Yy, ona zapytała się mnie, naprawdę ludzie chcą przychodzić dla mnie? Ja mówię, tak Pani Alicjo, cały czas tutaj czekamy, od kilku lat. Tak w rozmowie jest osobą bardzo, bardzo taką ciepłą, bardzo taką przystępną. Nie ma w niej żadnej wyniosłości. Jest no, naprawdę kontakt z nią to jest sama przyjemność i tak jak mówię, bardzo jest wzruszona, że, że, że ludzie już wykupili na jej koncert bilety. Chcę tu jeszcze nadmienić, że ma fana z przemyśla, który z, z, jeździ za nią. I tu oczywiście już u nas zarezerwował jako pierwszy bilet i już się pyta, czy na pewno odbędzie się ten koncert, bo myślał, że może bilety są jeszcze nie sprzedane, ale jak mu powiedziałam, że jest cała widownia, więc jest zachwycony, mm. robi zdjęcia, ma taki specjalny album, w którym pani Alicja ma. Na pewno się podpisać. Mhm. Tego wieczoru, tak jak już wspomniałem, oprócz Alicji Majewskiej na scenie zobaczymy jeszcze jednego wielkiego artysta. Tak, oczywiście, Włodzimierz Korcz. Oni, Włodzimierz Korcz i Alicja Majewska, głównie Alicja Majewska w tym roku obchodzi jubileusz 50 lat. Na scenie, bo zaczęła w 1968 roku pierwszy występ i ciągle, ciągle śpiewa, ciągle jest na estradzie, więc to jest piękny okrągły jubileusz. Pan Włodzimierz Korcz również towarzyszy jej od początku. Jest kompozytorem, akompaniatorem i autorem muzyki w większości jej utworów, więc to jest taki wspaniały wspaniała, zespół, taki, który tworzą i, i, i występują razem. tak oczywiście. Oczywiście Oprócz oczywiście pana Włodzimierza y, trzeba tu nadmienić, że będzie jeszcze kwartet smyczkowy, który będzie towarzyszył. Mhm. I może tutaj nie zdradzę, i jeszcze ktoś, ale niech to będzie niespodzianką dla naszej widowni. Y, na pewno y, y, będzie piękny koncert y, z piękną oprawą. Mhm. A jaką to zapraszam na koncert? Mhm. Mówi pani, że bilety rozeszły się jak się rzebułki. Nie ma już y, mm, wolnych miejsc. O czym to świadczy? O tym, że ludzie potrzebują takich koncertów i, i myślę, że trafiliśmy w taki dobry punkt, że, że, że ludzie chcą takich koncertów, czasem wręcz się domagają, pytają się i tak jak mówię, rozpoczynamy cykl. Myślę, że tak planujemy raz, dwa razy do roku takie koncerty organizować tutaj w naszym ośrodku kultury i myślę, że na pewno będzie frekwencja. No. Właśnie ten cykl, takie spotkania z gwiazdami, z jaką częstotliwością chcielibyście organizować? Macie już jakieś plany, kogo w przyszłości zaprosić? E, mamy plany, może nie chcę o tych planach jeszcze zdradzać, a częstotliwość to wszystko będzie zależało od, od tego, czy będziemy mieć również i sale wolne, bo u nas oczywiście jest i kino, i różne imprezy. E, częstotliwość imprez tutaj na naszej sali widowiskowej jest bardzo duża, więc wstrzelić się w wolny termin też jest bardzo trudno. To wszystko będzie zależało od tego, czy będziemy mieć wolny termin, ale moim marzeniem i marzeniem ośrodka kultury jest, żebyśmy tak dwa razy do roku zorganizowali. Taki koncert. Wioleta Czapka, instruktor do spraw organizacji imprez Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim, była moim gościem dzisiaj, 31 marca, tutaj w Domu Kultury, Alicja Majewska-Włodzimierz-Korcz. Zapraszamy.